Państwo kalendarze. Jak Pani Basia mówi, niektórzy do niektórych już odebrali. Także dla wszystkich radnych zakupiliśmy, była taka możliwość i pozostało środki z budżetu i te kalendarze do wykorzystywania. Zresztą w poprzednich latach wcześniej były, potem nie było. Wychodzimy z kryzysu. Proszę Państwa, przystępujemy do następnej procedury, następnej uchwały. To jest projekt uchwały Zarządu w sprawie wniosku o zgodę miasta Krakowa. Jakby Pani mogła mi podać, bo to jest większym to jest projekt uchwały do druku nr 3 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu miasta Krakowa zadań na potrzeby remontowych placówek oświatowych na terenie ulicy Szczęsnej. To omawiana, z tego co wiem, na Komisji Edukacji. Chodzi o zwrócenie uwagi na cztery inwestycje. Mamy świadomość, że tych inwestycji jest kilka, ale niestety nie będziemy mogli ich realizować w tym miejscu ze względu na wielkość. Przypomnę, dotyczy tej inwestycji remont kapitalny dachu gimnazjum na ulicy Podjezdni nr 7. Ja oceniam, że to będzie kilkaset tysięcy złotych, bliżej 2 miliona. Jak 40 tysięcy ma projekt kosztować, to zakładamy, że chociaż 10% była wartość projektu, chociaż jest mniej, to ten remont tego budynku, naszego dachu jest dosyć znaczny. Wykonanie sieci MPEC wraz z remontami i budową instalacji CO w samorządowym przedszkolu na Przemionkach i na ulicy Patwowej. Ze szczególnym zwróceniem na kolejność, że chodzi dotyczy to ulicy Przemionki. Obydwa dachy są w pobliżu sieci MPEC-u. Jedno jest grzane częściowo przez obecną instalację gazową i ten piec awaryjny, zresztą ci, którzy byli w komisji, omawiali tę sprawę. Reszta to są wkłady elektrycznych pieca, a napad pytanie jest gazowy cały. No ale też jest tam stan tej instalacji, jest jak jest i najlepiej byłoby to, jak jest możliwość podpięcie do sieci MPEC-u. Potem jest termomodernizacja w szkole nr 29 Antybowskiego. No, wydaje się, że niezbędna, ale chciałem tylko powiedzieć, że na tej dzielnicy praktycznie nie mamy jeszcze jednego budynku, który uległby termomodernizacji. Za 3 lata robimy, w przyszłym roku będzie zakończona termomodernizacja, mam taką nadzieję, szkoły w ulicy Koszyńskiego. I to jest jedyny budynek, który posiada termomodernizację. Nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, robić tego, bo wysiłek jest taki, że to są duże kwoty. W innych placówkach są też duże potrzeby. Jednak jest taki, że gdyby miasto raz na kilka lat robiło po jednym budynku, jest program termomodernizacyjny, nawet w projekcie tegorocznego budżetu jest nieduża kwota, to 500 tysięcy, ale z tego co wiem, to pomysł jest taki, że te 500 tysięcy zwracają się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dokładnie następne 500 tysięcy, czyli na 1 000 000 złotych robi się termomodernizacja, to już można kilka obiektów z termomodernizować. W tamtym roku chyba było 7 placówek. No niestety z tych 7 placówek lata nie zagrali nic 13, mam nadzieję. My nie pomagamy na nie ale jak chodzi o 29 z tą termomodernizacją, to coś mi dyrektorka wspomina, że właśnie ma możliwości. Ale kto ma możliwości? Dyrektorka. To zrealizuje. Znaczy pani dyrektor, powiem tak, pani dyrektor stara się u tych samych źródeł, o których wnioskujemy. Mi się wydaje, że tę uchwałę na pewno nie pogarszamy sprawę, tylko zwracamy uwagę, bo pani dyrektor stara się. Żeby wykreślić, tylko że po prostu może część środków uzyska, a część. Miejmy taką nadzieję i również jest remont wojsk przy szkole nr 26 ulicy Krasińskiej, na ulicy Krasińskiej. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Sprawa jest oczywista. Głosujemy. Proszę Państwa, kto z Państwa będzie za przyjęciem uchwały do druku nr 3? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że za przyjęcie uchwały do druku nr 3.